Oto przybył Pan i władca, a w Jego ręku królewska władza i moc i rządy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Dzisiaj w liturgii Kościoła uroczystość objawienia Pańskiego nazywana również uroczystością Trzech Króli. Przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganą. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Rzuć okiem dookoła i zobacz, ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienić będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje się mnogość wielblądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Będą dzięki. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie, będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Królowie Tarszysz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyć. Pana wszystkie ludy ziemi. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki, z
śmierci. Uwielbiam Pana wszystkie ludy ziemi. Lasījums no svēta apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem. Brāļi, jūs taču esat dzirdējuši par Dieva žēlastību, par valdīšanu, kas man uzticēta jūsu labā, kas saskaņā ar atklasmi man ir kļuvis zināms noslēpums. Tas nebija atklāts iepriekšējām cilvēku bērnu paaudzēm, kā tagad Gars to ir atklājis viņa svētajiem, apustuliem un praviešiem. Kā pagāni jau ir caur evangēliju līdzmantinieki un vienas miesas locekli un līdzdalībnieki apsolījumam Jēzū Kristū. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Alleluja! 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 Ujrzeliśmy Jego gwiazdy na wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. Pan z wami, z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Deus cum slairariums. Cum irartevi.
Lasując do Jezus Kristus Evangelija, kus rakstis svetais mateis. Gods Dievam. Kad kienina Heroda laika judejas Betleme bija piedzimis Jēzus, lūk kudrie no austrumiem atnaca uz Jeruzalemi un jautaja. Kur ir jaunpiedzimušais judu karalis? Jo mēs austrumos redzējam viņa zvaigzni un atnacam viņu pielūgt. Bet to dzirdot, kieniņš Herods izbijas un līdz ar viņu visā Jeruzalemē. Un saicinājis visus augstus priesterus un rakstu zinātājus no tautas, viņš izjautāja tos, kur Kristum jāpiedzimst. Un tie viņam sacīja, Judejas Betleme, jo tā ir rakstījis pravietis. Un tu, Betleme, Judas zeme, nebūt neesi mazākā starp Judas lielpilsētām. Jo no tevis izies valdnieks, kas valdīs manu tautu Izraēni. Tan Herods slepeni ataicinājis gudros, siki izvaicāja viņus par zvaigznes paradīšanas laiku un, viņus izvadīdams uz Betlemi sacīja, ejiet un rūpīgi apjautājieties par bērnu un, kad būsiet viņu atraduši, ziņojiet man, lai arī es aizgājis viņu pielūgtu. Uzklausījuši kieniņu viņi aizgāja. Un lūk, zvaigzne, ko viņi bija redzējuši austrumos, gāja viņiem papriekšu, kamēr aizgājusi apstājas virs tās vietas, kur bija bērns. Un ieraudzījuši zvaigzni, viņi ļoti nopriecājas. Iegājuši mājā, viņi redzēja bērnu ad viņa mati Māriju un, kritot uz vaiga, viņu pielūdza. Tad viņi atvera savus krājumus un pasniedza viņam dāvanas zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņemuši no radījumu neatgriezties vairs pie Heroda, viņi aizgāja uz savu zemi pa citu ceļu. Tie ir sveto rakstu vārdi. Drodze, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Nie wiemy dokładnie, ilu było tych mędrców. Tradycja łacińska mówi o trzech i nadała im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Inne tradycje, jak syryjska czy armeńska, mówią nawet o 12. Historycy mówią, że mędrcy byli mieszkańcami pustyni i zajmowali się astronomią, czyli obserwacją gwiazd. Znali oni gwiazdy po imieniu i szli za ich przewodem, kiedy czuli groźbę zagubienia. Historycy mówią również, że w czasie, w którym dokonały się wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii, prawie na całym świecie dawało się wyczuć tajemnicze oczekiwanie na przyjście Wielkiego Króla. To tajemnicze oczekiwanie opisuje w swoich dziełach dwóch wielkich historyków rzymskich, Tacyt w swojej historii i Swetoniusz w historii życia Wespazjana. Tłumaczy nam to w pewnym sensie słowa dzisiejszej Ewangelii, w których mędrcy ze wschodu pytają w Jerozolimie, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Kiedy od uczonych ludu i arcykapłanów otrzymali odpowiedź, ruszyli dalej w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię.
weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Warto, moi drodzy, zastanowić się przez chwilę nad symboliką ofiarowanych Chrystusowi przez mędrców darów. Rozpocznijmy od mirry. W czasach starożytnych ludzie używali mirry, przygotowując zmarłych do pogrzebu. Pamiętamy z Ewangelii fragment mówiący o kobiecie, która przyniosła mirrę do grobu Jezusa. W związku z tym, że używano mirry w obrzędach pogrzebowych, była ona doskonałym symbolem ludzkiej przemijalności i kruchości. Dlatego dar mirry symbolizuje człowieczeństwo Chrystusa. Mówi o Jego ludzkiej kruchości. Podobnie jak my, Chrystus doświadczył wszystkich ludzkich odczuć: radości, smutku, strachu, samotności. Był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Następny z darów to kadzidło. W starożytnych czasach ludzie używali kadzidła do kultu religijnego w czasie modlitw i nabożeństw. Zapach i unoszący się prosto w górę dym przypominał ludziom o Bogu. Stąd też dar kadzidła symbolizuje boskość Chrystusa. W końcu dar złota. W czasach starożytnych złoto było uważane za najszlachetniejszy metal. Złoto było królem wszystkich metali. Dlatego było idealnym darem dla króla. Król był ponad wszystkimi, ale idealny król zdobywał serca swoich poddanych, rządząc nimi sprawiedliwie i z miłością. Chrystus właśnie miał być takim królem, który kocha swój lud i który przyszedł na ziemię, aby założyć na niej Boże Królestwo. Stąd otrzymane od mędrców złoto symbolizuje to, że Chrystus jest królem. Takie, moi drodzy, były dary mędrców ze wschodu. A jakie dary ofiarujemy dziś Chrystusowi my? Bądźmy pewni, że Jezusowi nie zależy wcale na bogatych darach i takich darów od nas nie oczekuje. Zależy mu natomiast na naszych sercach. Przyszedł bowiem na świat, aby przemienić nasze serca swoją miłością. Przyszedł, aby nauczyć nas, jak mamy żyć, jak mamy zwyciężać zło dobrem, nienawiść miłością, kłamstwo prawdą, obojętność troską i współczuciem. Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, czy dusza moja biedna milszą Ci jest niż on. Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem, gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym. Jak mówią słowa tej kolędy, ofiarujmy dziś Chrystusowi samych siebie. On niczego więcej nie pragnie. Ofiarujmy Mu nasze serca wypełnione dobrymi postanowieniami, dobrymi czynami, wiarą i miłością. Ofiarujmy Mu dziś to wszystko. Amen. Wierzę w jednego Boga. Przed wszystkimi Bóg z Bogiem.
za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem ukrzyżowanym również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał. Jak poznaje na pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłości. Idąc do Jezusa z mędrcami, przedstawicielami narodów pogańskich i pamiętając, że i nasi praojcowie byli poganami, złóżmy Panu nasze dary i prośmy Go za całą ludzkość, która tak daleko odeszła od prawdziwego Boga. Składając Panu w symbolu kadzidła dar naszej wiary, módlmy się za ludzi, którzy nie znają Boga, aby otrzymali dar Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Składając Panu w symbolu gorzkiej mirry nadzieję zbawienia wiecznego, módlmy się za trwających w grzechach, aby dostąpili miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy. Składając Panu w symbolu złota dar naszej miłości, módlmy się za ludzi prześladowanych, aby zaprzestano ich krzywdzić. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłą Weronikę, aby ta eucharystyczna ofiara otworzyła jej bramę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Znając naszą własną słabość i ułomność, módlmy się o dar wytrwania do końca życia na drodze prowadzącej do Jezusa. Ciebie prosimy. Panie, któryś przyjął z miłością dary przedstawicieli narodów pogańskich, przyjmij nasze modlitwy i spraw, aby wszystkie ludy przyszły do Ciebie i przyniosły Ci w darze swoją wiarę, nadzieję i miłość, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Do naszych serc, do wszystkich serc ośpione, zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony. Ponad czas i dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła. Przemocy świętej dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w łobie śpi, maleńka miłość przemocy świętej dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła. Nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my ze wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi i wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, równy Tobie w wiecznej chwale, ukazał się nam jako prawdziwy człowiek. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha,
aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Weronice i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W doli i w niedoli, w pracy i w milczeniu, w dobrym zdrowiu i w chorobie, we wszelkim zdarzeniu być tam, gdzie Ty, Jezu Malusieńki, być tam, gdzie Ty, pośród Twej stajenki, być tam, gdzie Ty, gdzie i Matka Twoja, być tam, gdzie Ty, gdzie się śpiewa Jezu Malusieńki, być tam, gdzie Ty, pośród Twej
стоянки, быть там, где ты, где и матка твоя, быть там, где ты, где щищ пева гроя, быть там, где ты. Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy i z miłością ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Poznawcza hostio, godna czci. Jednemu w Trójcy, Władcy się. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i nie.
abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył. Prosimy Cię, abyś ojców naszych ziemię chronić i błogosławić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś ojców naszych ziemię chronić i błogosławić raczył. Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył. Prosimy Cię, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O Jezu, 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 zmiłuj się nad nami. O Jezu, 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 zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Maryjo, Panno i Matko Boża, przyczyń się za nami. O Maryjo, Maryjo, Panno i Matko Boża, przyczyń się za nami. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa świątynią Boga, serce Jezusa przybytku najwyższego, serce Jezusa domie Bożej bramo niebios, serce Jezusa gorejące ognisko miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico, serce Jezusa dobroci miłości pełne, serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino, serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze, serce Jezusa króluj zjednoczenie serc wszystkich, serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, serce Jezusa, źródło życia i świętości, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, serce Jezusa, zel żywością napełnione, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, serce Jezusa, włócznią przebite, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających, serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca, módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej, nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.